Przepiękna muzyka w hołdzie wielkiemu człowiekowi. Tak w skrócie można określić niedzielne wydarzenie w kościele pod wezwaniem Świętego Ducha. Zarówno wybór czasu, jak i miejsca koncertu Janowi Pawłowi II in memoriam był przez organizatorów głęboko przemyślany. Zbliża się 9. rocznica śmierci Jana Pawła II, jak też wielkimi krokami zbliża się kanonizacja 27 kwietnia. Tym skromnym, ale godnym akcentem artystycznym chcieliśmy zaznaczyć, włączyć się w obchody tych dwóch wielkich uroczystości. Skoro wielkie uroczystości, to i wielkie dźwięki. Jeden z najważniejszych utworów Józefa Haydna zaprezentowała w Legionowskiej Świątyni Warszawska Orkiestra Symfoniczna Sonata imienia Bogumiła Łepeckiego. W jej interpretacji było to 43. wykonanie dzieła austriackiego kompozytora, słuchane dotychczas przez publiczność w kraju i poza jego granicami. Oratorium Józefa Haydna, 7 ostatnich słów Jezusa Chrystusa z krzyża, to arcydzieło w światowej literaturze muzycznej. Są takie dwa: Msza żałobna Mozarta i właśnie to oratorium. Oratorium, które składa się z 9 części wraz z finałem, trwające 58 minut. Przepiękna produkcja. Jak głosi legenda, oratorium powstało na zamówienie biskupa Kadyksu. Swą premierę miało w 1787 roku. 7 składających się na nie sonat autor poprzedził introdukcją, a zakończył szybkim, radosnym fragmentem obrazującym zmartwychwstanie Jezusa. Nad ostatecznym kształtem dzieła najstarszy z 3 wiedeńskich klasyków pracował ponad 20 lat i stworzył kompozycję trudno wykonawczo, a jednocześnie zrozumiałą nawet dla osób, które rzadko goszczą w salach koncertowych. Przeciętny słuchacz dostaje pełną kompetencję, zarówno muzyczną, jak i intelektualną. Dlatego myślę, tak jesteśmy nagradzani takimi owacjami przez społeczności lokalne w Polsce. Podobnie było również w Legionowie. Słuchacze zgromadzeni w kościele na Górce tak samo wysoko ocenili klasę dzieła, jak i jego kunsztowne wykonanie. Swoją obecnością i skupieniem oddając zarazem hołd wybitnemu przedstawicielowi polskiego narodu.